śniło się Balderowi, że był w niebezpieczeństwie utraty życia i mocno się tym smucił. Litowali się nad nim bogowie. Nie mało tym troszczyli i radzili. Frigga wymogła przysięgę na wszystkich na świecie rzeczach, że Balderowi szkodzić nie będą po czym zabawą bogów było, czym tym na baldera rzucać, któremu ni strzały, ni pociski, ni żelazo nie szkodziły, ani rany nie sprawiały. Złośliwy Loki wziął na się postać baby i poszedł do Fensalu, do Friggi. Frigga pyta baby, czy nie wie, co bogowie porabiają. Baba o zabawie z Balderem mówi. Na to Frigga się chwali, jak wszystkie rzeczy przysięgły nie szkodzić Balderowi prócz jednego krzaczka je jemioły, który rośnie w stronie wschodniej Walhalli, a który wydawał się jej za młody, aby mógł szkodzić. Dlaczego przysięgi od niego nie wymagała? Posłyszawszy to, Loki pośpieszył, a wyrwawszy krzew z korzeniem, przybiegł do zgromadzenia bogów, namawiając ślepego chodyra, aby także tą gałązką cisnął i wskazał mu kierunek rzutu. Trafił jemiołą chodyr Baldera. I na miejscu baldera ubił. Groza i niewypowiedziany smutek bogów napełnił. Świętość miejsca nie dozwalała zemsty. Asy poprowadziły zwłoki Baldera do morza, aby je na okręcie spalić. Okręt ten, Ringhorn, był największy, a niepodobna go było na morze zepchnąć przywołano olbrzymki hirrukin, która przybyła na dzikim zwierzu, którego wędzidło z wężów kierowało. Gdy zsiadła, Odyn oddał to zwierzę czterem berserkom, którzy inaczej utrzymać nie mogli, aż zwierzę o ziemię powalili. Hirrukin, ugiąwszy się pod przód okrętu, z jednym pchnięciem puściła go na morze, z kamieni sypały się iskry, a ziemia się trzęsła. Thor gniewny o to, zaledwie na prośby bogów nie zabił olbrzymki, która odjechała. Za tym na stosie na okręcie złożono ciało baldera. Złożono też ciało małżonki jego, Nanny, córki Nefa, która ze smutku umarła. Oba ciała spalone były i koń Baldera także. Thor stał blisko. Poświęcał stos swym mielnirem. Koło jego stóp Przebiegał czarny karzeł, lityr. Trącił go nogą Thor i w płomienie wepchnął, że się spalił. Byli obecni Odin, Frigga, Walkirie i Kruki, Freyr na swym wozie z zaprzężonym dzikiem, Heimdal na swym koniu, Freja ciągniona od kotów. Wielka liczba olbrzymów mrozu i gór zebrała się także. Odyn położył na stosie złoty pierścień, który z czasem stał się tej cnoty, że co dziewiąta noc podobnych do niego ósm pierścieni powstaje. Frigga oświadczyła, że ten u wszystkich na miłość zasłuży, kto stąpi hel przejednać, Baldera odwiedzić i wydostać. Hermud, nazwany prędki syn Odyna, wsiadłszy na Sleipnira po dziewięciodniowej i nocnej wśród ciemności podróży, przybył do mostu na rzece Gialar, który mu swoim złotem zabłyszczał. Dziewka Młodgider Przeciwniczka bogów mostu pilnująca, dziwiła się, że dniem wprzódy pięć gromad pomarłych ludzi po moście przechodziło, a most nie tyle się uginał, co pod Hermudem, który wcale nie ma umarłego wejrzenia. Wskazała drogi Hel, i Hermud niemi dojechał do kraty Hel. Poprawił siodło. A na koniu, kratę przeskoczywszy, wraz postrzegł Baldera, na pierwszym siedzącego miejscu, z którym zabawiwszy noc całą, nazajutrz prosił Hel o wydanie brata. Przyzwoliła na to, byle wszakże na świecie, co żyje i co nie żyje, Baldera płakało. Na dowód przywiązania. Z tą odpowiedzią wrócił do Asgardu Hermut, przynosząc na dowód bytności swojej odnowi od Baldera pierścień, a Frigdze odnanny inny pierścień i niektóre drogości. Rozesłano po świecie, aby od wszystkich rzeczy płaczki pozbierać. Płakało wszystko, co żyje i co nie żyje. Wracali już pełni ukontentowania wysłańcy. Wtem postrzegli w ciemnej jaskini olbrzymkę Thuk. Prosili ją o łzy za balderem. Odmówiła, by balder w Hel pozostał. Niepłonnie się domyślano, że to był Loki. Gniew bogów na Lokiego do najwyższego doszedł stopnia. Loki schronił się w góry, gdzie dom postawił z wyjściem na cztery strony, by widział, co się gdzie dzieje, a w dzień krył się w wodzie pod postacią łososia. Raz dostrzegł go Odyn w domu, gdzie się Loki pleceniem siatki bawił. Co prędzej udali się do niego, ale prędzej jeszcze Loki siatkę swą w ogień rzucił, a sam, jak łosoś, do wody skoczył. Trzeba, że mądry kwasir, oglądając popioły, rozpoznał spaloną sieć. Bogowie tedy takąż pleść poczęli I do złowienia łososia użyli. Jeden koniec ciągnął Thor, Inny wszyscy asowie. Łosoś skrył się między dwa kamienie, Dwa razy na próżno załawiali. Za trzecim asowie sieć ciągnęli, A środkiem rzeki brnął Thor. I tak aż do morza. Przyparli tedy łososia. Albo do morza uchodzić musiał, albo dać susa przez sieć. W tym skoku schwycił go za ogon Thor i tak mocno zgniótł, że odtąd łososie spłaszczone ogony mają. Prowadzili asowie lokiego między trzy skały i z jego synami. Waler w dzikie zamienione zwierzę zagryzł brata narfę, z którego jelit ukręcili asowie więzy i niemi lokiego skrępowali, przywiązując go na trzech ostrzach skały, z których jeden ciśnie mu plecy, inny lędźwie, trzeci pod kolania. Te więzy w żelazne się zamieniły. Skada zawiesiła nad nim węża, który na twarz zjadliwy z siebie jad wyrzuca. Wprawdzie Signi Lokiego żona zbiera go w naczynie, lecz gdy napełnione wypróżnia, trucizna pada na lokiego, który krzycząc, trzęsienie ziemi sprawuje. Tak będzie aż do ragnarek.